Cześć, ja jestem Brudaty, a przed wami kolejny materiał. Na dzień dobry jednak was przeproszę za jedną rzecz. Jakość kamerki. Niestety, ten materiał nagrywany jest w środku nocy. Musiałem zastosować odpowiednie filtry, żeby było cokolwiek widać. Dobra, o tej grze pewnie już cała masa z was gdzieś słyszała lub oglądała o niej materiały czy live'y u dużo większych youtuberów ode mnie. Jednak mimo wszystko pozostawię po niej po prostu jakiś ślad na swoim kanale. Oceny są różne, różne są gusta, prawda? Kto wie, może moja opinia, moje wrażenia różnią się od całej reszty na YouTubie. Dobra, w opisie znajdziecie linki do zalet w tym materiale, wad oraz mojego podsumowania, jeżeli nie chcecie słuchać całego tego długiego materiału. Przed wami druga część popularnej gry Payday, czyli wcielamy się w znanych z pierwszej części gangsterów. Oczywiście w trybie kooperacji, ale możemy też grać z durnymi jak but botami. Niestety, boty w tej grze absolutnie nie pomagają nam wygrać. Cała gra bazuje na współpracy. Jeżeli miałbym na dzień dobry powiedzieć, jak to wszystko mniej więcej wygląda, to... ktoś z was grał kiedyś w taką grę jak Left 4 Dead? Mniej więcej podobnie jest w drugim Payday, tylko w formie oczywiście gangsterskiej. Zastosowane rozwiązania są niesamowicie podobne i śmiem sądzić, że twórcy Payday musieli bardzo długo grać w Left 4 Dead. Warto na początku zaliczyć w tej grze wstępniak, zapoznać się z grą, niż być po prostu obciążeniem na dzień dobry dla dużo doświadczonych, bardziej doświadczonych po prostu graczy. Od tego mamy m.in. tryb Safe House, gdzie dowiemy się co i jak działa. O co chodzi ogółem w samej grze? W tak zwanej sieci CrimeNet wyszukujemy zlecenia, które mają różny stopień trudności i różną ilość zadań w serii. O co chodzi w tej serii? Otóż działa to na zasadzie kontraktu, czyli podpisujemy jakby kontrakt, zadanie na parę dni, jeżeli są po prostu kilka dni w zadaniu i wypłaty dostajemy dopiero po zaliczeniu wszystkich plansz. W sumie tych filmików, moi drodzy, na Steam, jeżeli ktoś z was idzie już kupić tą grę, czy trailerów, nie musicie oglądać, bo fabuła w nich przedstawiona nie ma odbicia w samej grze. Jest to typowy co-op pozbawiony jakiejkolwiek fabuły. Dołączamy do gry, wykonujemy robotę i tak w kółko. Jakie mamy tutaj zadania? Najprostsze, takie prościutkie na początek, to mały bank, jakiś napad na jakiś sklep albo splądrowanie i zniszczenie centrum handlowego. Nic tam trudnego nie ma, ale możemy na przykład trochę dorobić, rozbijając gabloty, zbierając naszyjniki u jubilera, czy znajdując jakieś poukrywane, może nie poukrywane, na przykład kasę rozbijamy, prawda, i wyciągamy z niej forsę. Nic trudnego. A najtrudniejsze plansze to takie, gdzie musimy wykraść przykładowo dane z serwera w siedzibie FBI, okraść galerię sztuki czy oczernić senatora, podkładając w jego domu różne, powiedzmy, lewe rzeczy, no tam jakąś kokę albo inne rzeczy. Oczywiście, każde zadanie można wykonać na różne sposoby. Przykładowo zabawa z bankiem. Można po cichu, można z buta podłożyć ładunki wybuchowe i szybko uciec, albo tradycyjnie wiertłem tocząc bój ze stróżami prawa. Wiele zależy od tego, jak podejdziemy do takiej planży, do takiego zadania. Czy spokojnie, czy od razu z maską na twarzy i z bronią w ręku. Strażnicy czy przechodnie mogą zacząć się nam po prostu przyglądać, jeżeli jeszcze maski nie założyliśmy. Jeżeli coś złego zauważą, coś jest nie tak, prawda, jakieś zwłoki, usłyszą strzały, wiertło na przykład też jakiś dźwięk wydaje na tym wielkim sejfie, czy na przykład uszkodzoną kamerę monitoringu, mogą dzwonić po policję. Powiedzmy, że ci strażnicy troszeczkę delikatnie myślą, czyli jeżeli jakaś kamera jest zniszczona, to na przykład jakiś strażnik idzie zobaczyć, co się stało. Można też na przykład napaść na bank, zorganizowanie wszystkich przechodniów po prostu związać jednym ruchem, prawda? Petentom kazać leżeć tam gdzieś w banku czy u jubilera, strażników obezwładnić albo zabić. Coś śmieszne, moi drodzy, niestety walnięcie kolbą w nogę strażnika czy przechodnia go zabija. Kamery możemy uszkodzić lub po prostu pacnąć kolesia, który siedzi za monitorami gdzieś w jakiejś kanciapie, jeżeli dotrzemy do tej kanciapy niezauważeni i mieć święty spokój. No, w razie wpadki, której czasami niestety nie da się uniknąć, policja się za przeproszeniem, moi drodzy, nie pierdoli. Z początku podjeżdżają same radiowozy, potem podjeżdżają jeszcze antyterroryści, wojskowi i jednostki specjalne. Te ostatnie to m.in. kolesie z takimi, wiecie, wielkimi, że tak powiem, przeciwpancernymi tarczami z przodu, przez co nie można ich tak zbytnio łatwo zabić, strzelając po prostu, trzeba ich od tyłu zejść albo z bara, jeżeli mamy odpowiednie perki. Potem przychodzą kolesie z paralizatorami albo w kombinezonach i tutaj właśnie nie wiem, jak to nazwać, jak to określić. No wiecie, takie wielkie kombinezony jakby przeciweksplozyjne, prawda? No wiadomo, o co chodzi. Dobra. Ale po co się tam w ogóle wkradamy? Po co kradniemy świecidełka z półek u jubilera?
po co zbieramy hajs, po co gotujemy amfetaminę w drewnianej chacie, czy kradniemy broń z magazynów i uciekamy z piskiem opon. Część dochodu z napadu idzie na nasze konto, za te fundusze oraz punkty otrzymywane po prostu za poziomy doświadczenia odblokowujemy sobie kolejne umiejętności. Może nie są to umiejętności w takiej prawdziwej formie, czyli nie ma tutaj wielkiego drzewka, bardziej są to po prostu takie perki. Mamy cztery klasy postaci. Mastermind to medyk o umiejętnościach kontroli tłumu. Może zmusić na przykład jakiegoś policjanta czy cywila, żeby walczył po naszej stronie, albo może zmusić innego cywila, kiedy Mastermind jest ranny, żeby cywil go po prostu podniósł. Enforcer to typowy tank noszący skrzynki z ammo. Może inaczej, to są, nie ma skrzynek z ammo, tylko są takie bardziej saszetki z amunicją. Walka za pomocą strzelb oraz możliwość posiadania takiej potężnej piły, którą można wykorzystać w naprawdę różnorodny sposób, domyślcie się w jaki, to jego główne zalety. Technik to koleś od brudnej roboty, posiada coraz lepsze wiertła, małe działka utrudniające natarcie policji, czy miny z czujnikiem laserowym. Ghost to doskonały cichy zabójca, mający masę perków do cichej eliminacji. Na przykład wyłączanie alarmów, zakłócanie monitoringu, etc. Może też zapakować czyjeś zwłoki w torbę. Oczywiście dzięki temu ta torba, powiedzmy te zwłoki, można gdzieś ukryć, wrzucić do śmietnika albo do rzeki. Każda klasa postaci ma swoje zalety i wady. Każdy jest po prostu na swój sposób dobry. Nie ma tutaj klasy, która jest najlepsza albo OP. Wszystkie są równie dobre w zależności od tego, jaką mamy misję, jaką mamy sytuację, co chcemy obrobić. Rozwijamy je równocześnie, możemy też wykonać respec, jeżeli jakaś klasa nam po prostu nie przypasowała, możemy zresetować wszystkie skille. Do tego po każdej dobrze ukończonej robocie, przypominam moi drodzy, że raz robota ma jedną misję, raz kilka, jeżeli wyjdziemy w trakcie, nic nie dostajemy. Na sam koniec wykonanej dobrze roboty mamy szansę na wylosowanie jakiegoś klamotu. To może być część broni, maska, jakieś elementy tych masek, jakiś wzór, odcień, znak, albo po prostu trochę kasy. Trzeba pamiętać, że decyzja o skraftowaniu tak zwanej maski powinna być przemyślana, bowiem możemy ją przypadkiem sprzedać albo zrobić nie tak jak chcemy. Wtedy nie będzie możliwości jej przerobienia, więc naprawdę stworzenie sobie maski powinno być mega przemyślane. Na uwagę zasługuje drobny system losowości w tej grze w wykonywanych misjach. Raz gdzieś stoi kontener przy oknie do zaplecza z monitoringiem, a raz tego kontenera nie ma. Raz pomieszczenia są inaczej pokładane, kamery w innych miejscach, czy inne trasy patroli strażników. Raz miałem taką sytuację ze znajomymi, oczywiście graliśmy przez TeamSpeak'a, prawda? Że zaplanowaliśmy sobie genialny napad. Wpaść do takiego wielkiego banku, wysadzić safe i zwiać, nim rozpęta się piekło, bo oczywiście tryb trudności bardzo wysoki, więc od razu przychodzą faceci z tarczami i tak dalej. Na najwyższym stopniu trudności, jak się nie mylę, okazało się, że w sejfie, moi drodzy, było pusto, a łup po prostu ukryto w skrytkach. Oczywiście nikt z nas nie miał wtedy sprzętu do ich otwierania, bo w ogóle inny scenariusz przewidzieliśmy, więc trzeba było otwierać je ręcznie. No i była też mega wielka rozwałka. Dynamiczna akcja policji przechodzi do szturmu po prostu z użyciem od razu najcięższych jednostek. Świetna, dynamiczna, ale pozostająca lekko w tle muzyka jeszcze dodatkowo doprawia tutaj klimatu. Gdy przechodzi się co do czego, że tak powiem, do jakiejś mega rozwałki i tak dalej, nagle okazuje się, że gra po prostu doskonale, jeszcze raz doskonale wybija fotel, gdy mamy niezłą ekipę i balansujemy dodatkowo na granicy porażki, prawda? Każdy gracz odwala tutaj naprawdę konkretną robotę. Jeden restartuje wiertło, drugi broni przejścia, trzeci podnosi czwartego rannego kolegę albo związuje jakiegoś strażnika. Skrzynka z lekami albo torba z amunicją jest tutaj na wagę złota. To nie jest byle co, to trzeba naprawdę zadecydować, kiedy taką skrzynkę rzucić, położyć, gdzie, bo jeżeli położymy ją gdzieś na środku korytarza, to wiadomo, że koleś podnoszący to ammo będzie cały czas obrywać. Jeżeli ktoś nie gra w ekipie, albo nie umie grać w ekipie, to szybko odpada, albo cała akcja, po prostu cała ekipa się sypie. Więc ten tytuł dla każdego fana kooperacji będzie przynajmniej bardzo dobry. Do tego dochodzą wspomniane elementy losowe. Raz wóz, do którego mamy wrzucić hajs z YouTube'a, podjeżdża w jedno miejsce, raz w inne. A może być i tak, że o ile się nie mylę, kierowca może zostać zabity przez policję i mamy uciekać jeszcze inną drogą. Dlatego czasami gra potrafi naprawdę zaskoczyć. A czasami daje nam klapsa biczem zrobionym, nie wiem, z drutu kolczastego, czyli pora przejść do wad, negatywnych cech tej produkcji, bowiem ich też będzie sporo. Przede wszystkim boli mnie silnik tej gry, jest
to naprawdę wałkowany od chyba 12 lat, bardzo stary engine, mocno przypominający bardzo znanego Source'a. Graficzną i taką technologiczną stęchliznę starości czuć tutaj niestety na każdym kroku mimo ustawień na full. Szczególnie wtedy, gdy na przykład pędzący ulicą radiowóz przesuwa nas o parę metrów, a nie zamienia w krwistą plamę jak powinno być. Gra nie przerzuca też hosta na innego gracza, gdy podczas rozgrywki hostująca osoba zostanie rozłączona albo wyjdzie. Po prostu widzimy menu główne i tyle. To naprawdę boli, gdy po 3-dniowej misji host nagle wylatuje do pulpitu. Innym razem gdzieś przebiec chcemy, na przykład pakujemy się na szklaną ścianę, bo stamtąd przychodzą przeciwnicy i tam nie da się wejść. Ale jest szklana ściana, prawda? Skok z 2 metrów potrafi zabić lekko ranną postać, bowiem nie wpływa to, że tak powiem, na tarczę, tylko na całe życie. Więc jeżeli mamy 1/4 życia, skaczemy z 2 metrów i się zabijamy. Kolegę z drużyny, moi drodzy, możemy podnosić, aka reanimować, uwaga, przez żelbetonową ścianę albo przez sufit. Postacie przechodzą przez siebie nawzajem, więc przeciwnicy również. Możemy na przykład strzelać w kolegę i zabić przeciwnika, który stoi za nim, bowiem kolizji tekstur nie ma. Czasami ktoś wewnątrz budynku może nas zauważyć, kiedy się skradamy, bowiem wystajemy głową jak jakiś debil na wylot przez tekstury. Czasami włącza się na przykład alarm, bowiem ktoś z naszych kolegów stał za długo przytulony do ściany, nie wiedział, co go widzi, a okazało się, że ręka przychodziła na wylot przez ścianę, gdzie była kamera. Irytuje też fakt, że gra jest mało realistyczna. Może nie wymagajmy realizmu od takiego dynamicznego shootera, prawda? Ale policja atakuje tak wielkimi falami, że czasami cały budynek w środku usrany jest zwłokami, z pomiędzy których gdzieś tam jeszcze wystają skuleni cywile. Brakuje rozbudowania w tej kwestii, tego realizmu, tego, by policja na przykład czekała na nas, gotowa do bitki, a nie wlewała się do budynku jak, nie wiem, stada zombie. By rozgrywka tych botów była po prostu bardziej taktyczna. Przykładowo, gdy z jednej strony obstawa policji czekająca na nas już topnieje pod naszymi kulami, to druga grupa z innej strony leci to miejsce wesprzeć. Trochę myślenia tych botów. Aktualnie to my jesteśmy takimi rozpierdalatorami, a służby bezpieczeństwa to mięso armatnie. Wygląda to trochę to mało realistyczne. Nie tak powinno być. Prawie zawsze wpierw się bronimy, potem nacierać ku wyjściu. A powinno być tak, że to policja czeka sobie na nas, kiedy my wyjdziemy i staniemy się tym mięsem armatnim, albo kiedy my przekradniemy się między tym kordonem policji. Dobra, przechodząc jednak do skrótu dla osób leniwych, czyli oczywiście podsumowanie. Diabelnie wciąga rozgrywka, wymagająca naprawdę współpracy, myślenia, losowość i różnorodność dostępnych misji, która daje możliwość ich przejścia na wiele sposobów, kustomizacja postaci, broni, masek, perki, ulepszenia to główne zalety. A wady? Archaiczny silnik, mający naprawdę pierdyliard niedoróbek, błędów, wręcz powiedziałbym takiego, nie wiem, programistycznego olewactwa i wdupizmu, takiego lenia, że im się po prostu nie chciało tego poprawić, takich podstawowych błędów. Oraz oczywiście brak realizmu tych napadów. Wszystko sprowadza się do obrony punktu przed zalewającymi falami bezmózgich przeciwników. Jest to oczywiście fajne, przyjemnie się wybija tych przeciwników, strzela i tak dalej, ale to nie wszystko, by uczynić grę dobrą. Moje wrażenia z rozgrywki w drugim Payday mógłbym wymierzyć na 7 z dużym plusem na 10. Czyli według mojej subiektywnej skali ocen jest to gra po prostu przeciętna, ale z możliwością awansu na grę dobrą. Czemu możliwością? Bowiem jeżeli nie zostaną poprawione wymienione wcześniej irytujące bugi, błędy, to naprawdę nie można mówić o tej grze jako o grze dobrej. Samo strzelanie po jakimś czasie bawi do łez, gdy podnosimy kolegę z teamu, który jest piętro wyżej, a my stoimy sobie po prostu na szafie i podnosimy go przez ścianę. Takie rzeczy muszą być załatane jak najszybciej. Mam nadzieję też, że nowe misje, nowe plansze, nowe napady do tej gry będą dodawane za darmo, a nie w formie DLC. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Pamiętajcie, że to są moje wrażenia z premierowej wersji gry. To by było na tyle.